Dzień dobry, kłania się Państwu Łukasz Budzyński. W jednym z naszych ostatnich programów rozmawialiśmy o małych ojczyznach, o lokalnych wyzwaniach, problemach, ale również o atutach życia w mniejszej społeczności. My jako portal Polonijny i Telewizja Polonijna chcemy pokazywać ciekawych ludzi, ale również ciekawe miejsca, które być może kogoś zainspirują do powrotu, do osiedlenia się tutaj w Polsce. Jednym z takich miejsc jest zapewne położona 45 km od Warszawy Strachówka. Co może zaoferować, jaki jest pomysł na gminę oraz dlaczego warto tam się osiedlić, opowie nasz dzisiejszy gość, pan Piotr Orzechowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od trzech kadencji wójt gminy Strachówka w powiecie wołomińskim, niezwykle zaangażowany człowiek samorządu i teraz uwaga, przebojowy wójt. Tak mówią o nim moi rozmówcy, którzy przed dzisiejszą rozmową podzielili się ze mną opiniami na temat gminy i wójta. Panie Piotrze, przebojowy wójt to chyba brzmi dumnie, w szczególności, że to nie wynika z żadnej pana działalności fonograficznej. No nie, jeszcze żadnego przeboju nie nagrałem i chyba nie nagram, bo jednak do śpiewania się nie nadaje, ale no może ta przebojowość wynika z tego, że mieszkam w tej gminie, jest to moja mała ojczyzna, no i po prostu chcę się tam pracować, tak? Chcę się coś zrobić dla tej gminy. Tam się pan urodził? Tak, tam mieszkała praktycznie duża część mojej rodziny nie widzę innego miejsca dla siebie na ziemi, tak? Panie Piotrze, choć gmina jest nieduża, to słynie z otwartości, pozyskiwania znaczących funduszy zewnętrznych oraz przepięknych terenów zielonych. Odległość około, tak jak wspominałem, 45 km od Warszawy, czyli niecała godzinka. Panie Piotrze, to namalujmy naszym widzom z odległych krajów naszej Polonii małą widokówkę ze Strachówki. Jak to nazwaliśmy? Gmina Strachówka, zielona perełka powiatu wołomińskiego. A dlaczego? Gmina spora, bo 107 km2, mało zaludniona. Tak naprawdę mieszka nas tam około 2,5 tysiąca mieszkańców. W 12 wioskach rozrzuconych po tym dużym terenie, gdzie 50% powierzchni to są lasy. Później są łąki, te małe wioski i trasa krajowa nr 50, Mińsk-Mazowiecki, Ostrów-Mazowiecka, która tak naprawdę trochę wprowadza nam życia do naszej gminy i też nadzieję na jej szerszy rozwój. Cóż mógłbym powiedzieć jeszcze? No na pewno, jeśli ktoś szuka spokoju, jeśli ktoś szuka kontaktu z przyrodą, jeśli ktoś by chciał poznać, jak wygląda mazowiecka wieś, w sumie niedaleko Warszawy, ale już zupełnie bez tego klimatu miejskiego, klimatu podmiejskiego, ale właśnie w otoczeniu lasów, łąk, małych rzek, zwierząt, których jest coraz więcej, bo już nawet wilki nam się pojawiły, więc są to i te ciekawe tematy, ale i pewne zagrożenia z tym związane. No ale takie jest życie, taka jest przyroda i my się tym cieszymy. Jeśli ktoś szuka takiego miejsca, to zapraszamy, bo myślę, że odnajdzie to, czego szuka. Tym bardziej, że też z tego, co widziałem, bardzo mocno kultywujecie te lokalne tradycje, zarówno kulinarne, jak i wszelkiego rodzaju kulturalne. No dokładnie, no, ten regionalizm to troszkę mój taki jest konik. Mam małego hopla na tym punkcie, ponieważ no, musicie spróbować tych pysznych pierogów, kartaczy, różnych serów wiejskich. O nalewkach to już oczywiście na miejscu porozmawiamy, o miodach, wędlinach. To wszystko jeszcze tam jest, te dawne rękodzielnicze przepisy, które gospodynie z dawien dawna tymi przepisami robią. No i to jest naturalny produkt. Tam nie ma żadnej chemii, tam nie ma żadnych dodatków, uskuteczniaczy, smaku. To wszystko jest naturalne, swojskie, świeże. I jeśli leży w lodówce, to leży no, długo, długo, a nie zaraz schnie, bądź coś się z tym niedobrego dzieje, jak mamy z wędlinami sklepowymi. Dlatego no, promujemy to. Mamy koła gospodyń wiejskich, które panie no właśnie kultywują tą tradycję, staramy się ich wspomóc, staramy się, żeby tworzyć dla nie miejsca rozwoju, żeby miały swój lokal, żeby miały te swoje kuchnie gdzieś tam w takim normalnym, przyzwoitym miejscu, żeby to wszystko było apetyczne i w bezpieczny sposób też produkowane. Teraz działamy w tym kierunku, że tworzymy naprzeciwko gminy, w centrum Strachówki jest piękny plac, który przerabiamy i chcemy tam stworzyć miejsce właśnie do tego handlu regionalnego. Żeby każdy mógł, który
coś produkuje, przyjechać tam i w danym dniu, jeszcze nie mamy tego umówionego, bo to cały czas się buduje na świeżo, był taki jarmark swojski, ryneczek, te produkty, żeby mogli, czy podróżujący 50-tką, czy też mieszkający gdzieś tutaj po sąsiedzku, mogli spróbować przyjechać i że będą wiedzieli, że zawsze tego i tego dnia coś takiego jest i można czytać swojskie jajeczka, sery i różne smakołyki nabyć. Czyli już w najbliższej przyszłości tego rodzaju, nie wiem jak to można nazwać, festyny, czy po prostu wydarzenia cyklicznie będą się odbywały i tych specjałów, o których Pan mówił, będzie można tam spróbować. No z pewnością, a jest co spróbować. Kto był w Strachówce, kto był na jakiejś imprezie gminnej, mniejszej bądź większej, to zawsze miał okazję, bo te koła gospodyń żyją, one tutaj zawsze serwują te smakołyki. No, te kartacze, słynne pierogi, pyzy, bo to różnie ludzie nazywają w różnych zakątkach naszego kraju, ze skwareczkami, bądź z cebulką, z serem, bądź z mięsem. No to po prostu jest hit, który zawsze się rozchodzi po prostu w pół godziny już. Ile by panie nie naprodukowały tego, to się rozchodzi i znika. No to oczywiście jeszcze zanim powstanie to miejsce, bardzo serdecznie na wszystkie imprezy zapraszamy, nie tylko mieszkańców, ale również ludzi z zewnątrz. Ale jeszcze o Strachówkę podpytam, bo mamy pewne też odnośniki kulturalno-historyczne, tak? No bo tak. Tu się poznali rodzice... Typ Jana Norwida. Dokładnie. Więc to jest taka nasza duma, można powiedzieć, i ten plac, który budujemy, będzie nosił imię właśnie Norwida. Historia może tak w skrócie. Tutaj w Strachówce, w centrum, był dworek Hilarii i Józefa Sobieskich. To bardzo blisko spokrewnieni z naszym królem Sobieskim. Józef był miecznikiem liwskim. No i tutaj poznała się właśnie Anna Zdzieborska, bodajże z tutaj Janem Norwidem, szlachcicem żmudzkim. No i tu się zakochali, tutaj spłodzili swoje dzieci pierwsze i stąd też Anna wyjeżdżała już brzemienną do gminy Dąbrówka, gdzie mieli swój dworek, tak? Później otrzymali ten dworek. Później po śmierci matki, różne są przesłania, ale no, my się trzymamy tego, że Norwid tutaj też przyjeżdża do swojej babci Hilarii i tam jakiś część dzieciństwa spędził. Ale nie tylko Norwid, bo też wypoczywała Maria Konopnicka ponoć, tak? Tak, tak. Nawet zachował się dworek, który był własnością jej syna Piotra Konopnickiego. Zachowały się takie no, jakby układ stawów. Niestety jest to teraz w prywatnych rękach, jest to trochę zaniedbane. Może kiedyś coś się zmieni i też fajnie ta historia ożyje i wzbogaci naszą gminę. Czyli, szanowni państwo, ile mamy tutaj różnych rzeczy, bo coś dla ducha, coś dla ciała, prawda? Bo i o tych specjałach rozmawialiśmy i wspaniała historia. Jeśli to mógłbym dodać oczywiście. Jeszcze a propos historii, to mamy również dwie mogiły Powstania Styczniowego, które co roku raz na Przemienie, raz w Boruczy, raz w Kątach Wielkich mamy duże uroczystości i naprawdę są to uroczystości na miarę województwa mazowieckiego, bo przejeżdżają i zarówno posłowie, radni, no, chcą złożyć hołd powstańcom, jest zawsze wojsko, jest orkiestra wojskowa, później ta symboliczna grochówka, więc jest sporo też mieszkańców. W tym roku połączyliśmy te obchody z nowo powstałą stanicą rotmistrza, więc bardzo prężnie działająca organizacja, pierwszy pułk ułanów krachowieckich, którzy właśnie w naszej gminie zrobili sobie swoją stanicę. Tutaj chcą się rozwijać, tutaj hodują te konie, uczą młodzież i w tym roku rusza w liceum w Warszawie pierwsza w Polsce klasa o profilu kawaleryjskim. I to właśnie, jak to w Pawlakach powiedział sołtys, właśnie w mojej gromadzie. Nie? Więc to cieszy i z nimi widzimy też rozwój tej gminy właśnie pod jeździectwo konne. Bo gmina jest rozległa, jest zielona, są mnóstwo duktów, traktów, które można wykorzystać pod jazdę konną i myślę, że dla pasjonatów koni to jest teren niesamowity. I ogromne tradycje, którym trzeba do dzisiaj hołdować. Dobrze, to przejdźmy trochę do takich bardziej, powiedzmy, przyziemnych zmian. Jak to jest w takiej gminie, która liczy niespełna 3000 mieszkańców, jak sam pan powiedział, gospodarz zna wszyscy znają gospodarza? No myślę, że tak. To myślę, jest, że bardziej może... Pomaga czy przeszkadza? Pomaga, ja myślę, że pomaga, bo jednak no, nikt nie jest tutaj anonimowy, wszyscy znają, na pewno bardziej znają moją mamę i tatę niż mnie, ale bo zresztą są starsi i tutaj też dużo działali, pierwsze działalności gospodarcze zakładali na tej terenie,
No ja też chcę się jakoś dobrze tutaj zaprezentować. No już 12 lat jestem wójtem, więc myślę, że jakoś mi to wychodzi. No i znamy się z mieszkańcami. No teraz no praktycznie no w każdej wsi to już no z ludźmi to praktycznie na ty, bo to zawsze jest tak, że kontakt bezpośredni jest najlepszy. Czy gdzieś pod sklepem, czy pod kościołem, czy gdzieś na ulicy zawsze. O słuchaj, dobrze, że cię widzę i już tutaj sprawy załatwiamy. No tak, nie, nie trzeba chodzić do urzędu. Więc a w drugą stronę to nie działa, że też się pojawiają, no ale wiesz, znamy się tyle lat, no, troszkę tak do to jednej jest, szkoły, a tu nie załatwisz. No, zawsze staram się jakby wyważyć to wszystko, tak? Jeśli mogę, to zawsze pomagam. Jeśli nie mogę, no tłumaczę, słuchaj, no niestety, zobacz, takie uwarunkowania. A tych funduszy u nas niestety jest mało, bo największym pracodawcą w gminie jest gmina i szkoła. Okay. Więc to utrudnia nam bardzo funkcjonowanie. Na pewno na tyle osób. Dobrze, bo tak jak już wspominałem na samym początku, chodzi Pan za bardzo zaangażowanego samorządowca, to powiedzmy trochę więcej o tych Pana działaniach w tych ostatnich trzech kadencjach i o tym rozwoju gminy. Od czego by zacząć, bo powiem szczerze... Historia będzie długa, rozumiem. Historia, tak, no... Można powiedzmy o takich najważniejszych rzeczach, z których Pan jest najbardziej dumny. Jak udało mi się zostać wójtem, a wcześniej jeszcze byłem 4 lata przewodniczącym rady, więc troszkę już jakby lepiej poznałem, wiedziałem na co się porywam, no nie mieliśmy w ogóle wodociągów. Więc jakby zaczęliśmy pierwsze siły, pierwsze pozyskiwane fundusze europejskie to na wodociągi. W tej chwili mamy, już kończymy 15 km, więc będziemy mieli ponad 70 km tych wodociągów. Następną sprawą było przedszkole. Tak, były dwie szkoły podstawowe, jedna bardzo malutka, gdzie tam chodziło 4-5 dzieci do klasy i druga taka no, fajnie działająca, zresztą imienia Rzeczpospolitej Norwidowskiej, gdzie tam kultywowana jest mocno ta historia Norwida i tradycja. Dzieci w strojach szlacheckich tam co roku taką mają inscenizację śluby i wesela rodziców Norwida. Cóż jeszcze, no to właśnie przedszkole. Udało się otworzyć przedszkole, które działa do dziś. Została zamknięta szkoła, ta mała podstawowa, ale przedszkole dzięki temu rozkwitło. Nadaliśmy teraz jej nowe imię, Bajkowej Akademii, więc naprawdę no, rodzice są bardzo zadowoleni. Fajne miejsce na uboczu, dzieci tam zainwestowaliśmy w ten budynek. I za każdym nie trzeba wozić gdzieś daleko. Nie trzeba daleko wozić, a to jest szkoła. Tak, i praktycznie wszystkie dzieci nasze gminne, a też jak mamy z innych gmin, też przyjmujemy, nam się tam mieszczą. Więc nie ma tych problemów miejskich, gdzie nie chcą przyjąć po prostu, bo nie ma miejsca. Kolejne sprawy to największa bolączka i marzenie każdej wsi, dobra droga asfaltowa. Więc tych dróg, nie jestem w stanie teraz liczyć, ile tam kilometrów zrobiliśmy asfaltu, ale mnóstwo pieniędzy i wysiłku poszło, żeby te drogi w jakiś sposób utwardzić, czy kruszywem, czy żwirem, żeby one były przejezdne i no, nie było problemu nieprzejezdności. Może to jest droga, się kurzy, może troszkę jakieś gdzieś tam mała kałuża, ale jest wszędzie zawsze przejezdna, każdej porze roku. Kolejne takie inwestycje no to była poprawa też no, wizerunku tej gminy, tak? Żeby no, było widać, że jest tu jakiś gospodarz, że jest jakaś myśl, kierunek i sens tego wszystkiego, więc też odnowiliśmy budynek Urzędu Gminy, który duży budynek, w którym się mieści bank, w którym się mieścił się ośrodek zdrowia, w tym momencie już jest inny ośrodek zdrowia. Tam też jest, no, obecnie w tym budynku też znajduje się dom opieki nad osobami starszymi, gdzie weszliśmy w porozumienie z taką fajną firmą z Siedlec Centrum, która naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie działa, nowocześnie i pokazuje, że na ochronie zdrowia też można zarobić, ale też można dużo dać pacjentowi. To po prostu promieniuje na inne gminy, bo od mojej gminy praktycznie ekspansja na inne gminy naszego powiatu się zaczęła. Zainwestowali u nas i dalej te inwestycje idą, bo chcemy teraz jeszcze zrobić rehabilitację. Więc stawiamy na zdrowie. Jest nas mała populacja, więc ja myślę, że nie ma nic cenniejszego jak zdrowie. Dlatego tutaj, gdzie mamy te lasy, łąki, powietrze, to moglibyśmy sprzedawać, bo jest takie czyste i naprawdę tam nie ma jakieś zanieczyszczenia. Jak słyszymy w telewizji o tym smogu, o tych problemach miejskich, to po prostu no, my się z tego śmiejemy, bo u nas jest no, pełną piersią się oddycha. I to jakby chcemy też sprzedać i promować, żeby warto w tej gminie mieszkać, bo jest blisko Warszawy, ale jest zdrowo, jest czysto, jest ekologicznie i tak naprawdę wszystko jest na miejscu. Kolejne inwestycje to były świetlice wiejskie, takie jeszcze te PRL-owskie, co czynem budowane, strażackie, bądź tutaj przez ludzi.
to wszystko poremontowaliśmy, przywróciliśmy jakiś tutaj blask temu wszystkiemu, że one są już teraz wynajmowane, są tam siedziby kół gospodyń, a do tego jeszcze strażacy mają swoją siedzibę i, no i coś się tam przynajmniej dzieje dzięki temu. Postawiliśmy też trochę na rozwój straży pożarnej. Mamy jedną taką tutaj straż, naprawdę półprofesjonalną, to jest strażacy z Równego, którzy mają nowy wóz, nową świetlicę i działają naprawdę no, jak profesjonaliści, a są ochotnikami. Mimo, że no, tych funduszy nie ma i pewnie inne straże też pasowałoby w jakiś sposób doposażyć lepiej, powolutku jakąś tam malutką łyżeczką staramy się również im pomóc. Tuż jeszcze, Szanowni Państwo, no, przydomowe oczyszczanie ścieków. My nie mamy kanalizacji i myślę, że długo niestety kanalizacji mieć nie będziemy, bo teraz po tych kosztach jest to ogromna inwestycja i pewnie nie przez parę lat cały budżet musiałby iść tylko na ten cel, co nie znaczy, że nie myślimy też o tym, bo no, widzimy, że jednak nam coraz tych mieszkańców, coraz więcej młodych szczególnie zostaje i buduje się, więc ten problem ścieków jest duży. Rozwiązujemy go przydomowymi oczyszczeniami ścieków, lecz nie zawsze je można pobudować w danym miejscu ze względu na poziom wód gruntowych. Więc tutaj też mamy problem, troszkę go rozwiązujemy, ale widzimy, że on narasta i musimy z tą kanalizacją wcześniej czy później się zmierzyć. Są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, no i tego są, się nie da, ale finansowo szczególnie. Dokładnie, ale to poczucie ekologiczne, to myślę, że to jeszcze w Polsce jest rzadkość, że gdzieś patrzy się na ten zrównoważony rozwój. No Szanowni Państwo, to jeżeli mam skomentować to, co tu przed chwilą Pan Piotr powiedział, to tylko mogę jedną rzecz powiedzieć. No da się, no da się, jak widać da się. Uchodzi Pan za wójta, który umie pozyskiwać fundusze i je dobrze wykorzystywać. Jak to się dzieje? Bo wiem, że jest multum gmin, które mają z tym problem. Można powiedzieć, że jak to przy karierach piłkarskich często się mówi, że tak naprawdę to jest dużo, dużo pracy i tam 5% szczęścia. Tak? Okay. No to ja myślę, że u nas jest 10% szczęścia, reszta to jest praca. A szczęście mam do ludzi, bo udaje mi się fajny zespół stworzyć w każdej kadencji. Jakby mam zawsze, troszkę się tam zmienia, bo ludzie przychodzą, odchodzą. Ale zawsze ten dobry klimat w urzędzie, to jest myślę, że podstawa sukcesu. Wszystkim ma się chcieć. To nie jest tylko, że wójt wymaga i znowu sobie coś wymyślił, ale każdy jest zaangażowany, każdy coś od siebie wnosi i te pomysły po prostu jest burza. Z każdym jakimś problemem, to nie jest problem, to tylko jest powód do tego, żeby znowu się spotkać, trochę się pośmiać z tych problemów, ale go w szczególności rozwiązać. Więc fajna kadra urzędnicza, to jest no jakby połowa sukcesu. Druga sprawa, no to ten pieniądz. My go oglądamy, tą złotówkę, 3 razy, zanim ją wydamy. No i zawsze ją wydajemy tam, gdzie nam w stanie są zaoferować jak najwięcej. Czyli dofinansowania z różnych źródeł. Unijne, państwowe. Naprawdę no, jest trochę teraz tego w Polsce. Wystarczy się zaangażować no i wykonać solidnie swoją robotę, projekty, napisać wniosek. Trochę też polobować, pochodzić, poprosić, bo to jest normalna sprawa. Jeśli można się pochwalić, no to w 2017 roku w rankingu Gazety Rzeczpospolitej zajęliśmy 14 miejsce w kraju odnośnie pozyskanych środków na głowę mieszkańca. Mieszkańców jest mało, ale też jest mały budżet, więc myślę, że proporcjonalnie się to równoważy i myślę, że to jest nasz sukces. A przez parę lat byliśmy w 100, więc też nie wypadamy jakoś tam na ogonie. Jest całkiem przyzwoicie. Myślę, że ten rok to w ogóle przebiliśmy już chyba sufit, bo mam tak rozbuchane inwestycje, że no przy w środkach naszych własnych około ponad 1 000 000 na inwestycje, my teraz na ten rok, ten i przyszły, bo rozpoczęły się w tym roku te inwestycje, mamy 16 milionów. Więc z 1 000 000 zrobiliśmy 16. To tak. No to naprawdę. Myślę, że przyzwoicie. Niesamowite, Szanowni Państwo, jeżeli ktoś oczywiście też gdzieś w lokalnych społecznościach działa, to też to zapraszamy do kontaktu z Panem Wójtem. Na pewno wszelkich wskazówek, porad, innych rzeczy za naszym pośrednictwem udzieli. O jedną rzecz chciałem jeszcze Pana podpytać. Wiem, że to nie inwestycja miejska, ale coś ciekawego, coś takiego wyjątkowego, co można zobaczyć, czyli domy w stylu biała kopuła, iglo. Rozwiązanie
kosmiczne. Państwo zobaczycie za chwilę na ekranie, jak to wygląda, jak mógł Pan coś więcej opowiedzieć, bo to jest coś wyjątkowego. Dokładnie, wyjątkowe domy i wyjątkowi ludzie. I no, tak też mam to szczęście, już powiedziałem właśnie co do ludzi, że zawsze trafiają mi się jacyś tacy niesamowici, nie wiem, no po prostu taka opatrzność. Przyjeżdżają i szukają miejsca, no a ja że lubię nowe rozwiązania, lubię ciekawych ludzi, więc staram się z nimi rozmawiać, staram się pomagać na tyle, ile mogę. No i udało się znaleźć dla nich fajne miejsce na terenie naszej gminy, w miejscowości Wiktoria. No i powstały osiedle domów kopułowych. Coś niezwykłego, w ogóle okrągłe domy, gdzie ponoć energia rozchodzi się lepiej, na pewno ciepło się rozchodzi lepiej. Nawet zorganizowaliśmy tam kiedyś jedną imprezę, żeby trochę to rozpromować. Właśnie nasze wianki, które teraz 24 czerwca również będą organizowane w gminie Strachówka. Ale wracając do domów kopułowych. Fajne, ciekawe rozwiązania architektoniczne. Na pewno swego czasu były dużo tańsze, jakoś 1/3 niestandardowe budynki. No i myślę, że warto się tym zainteresować, jeśli ktoś planuje wybudować dom. Raz, że powstało osiedle, ale już też powstał gdzieś w zupełnie innym zakątku gminy, też już powstał dom kopułowy, inną techniką budowaną, bo drewniany szkielet, a te akurat są murowane. Ale te domy kopułowe coraz częściej widuję, także już po Polsce jak jeżdżę, ale chyba osiedla domów kopułowych nie ma nigdzie. To też zapraszamy, można zobaczyć, można przyjechać. Dobrze, no jakie te bolączki Pana gminy są? To myśli Pan, że to tak generalnie przekłada się w skali ogólnopolskiej, że to, o czym Pan powiedział, czyli kanalizacja, wodociągi, szkoły, zdrowie, to są takie największe? Powszednie, ale zupełnie inny świat, na przykład w jednym powiecie, tak? Mamy gminy miejskie typu Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki, tak? I mamy gminy te wiejskie. I ten świat jakby jest zupełnie inny. U mnie jest problem, że mam mało ludzi i mało dzieci w szkole, tak? U nich na przykład, że ta ekspansja jest za dużo, tak? Że oni nie nadążają te szkoły rozbudowywać. Te klasy są tam od A do jakiejś W, powiedzmy. Na trzy zmiany, tak, prawda? Na trzy zmiany jest... i ciągle tutaj migracja tych mieszkańców, no i też no, roszczenia w pewnym sensie. Ci miejscowi to się znają, wszyscy są w stanie ze sobą porozmawiać, a tu napływ nowych ludzi, tak, różnych ludzi, różnych kultur też, bo to jest pod Warszawą. U mnie jednak tego nie ma, no ale za to też no, nie ma też kapitału z tym związanego, tak? Jasne. No tak jak wspomniałem, no, gmina jest największym tutaj pracodawcą i szkoła i liczymy, że to się zmieni, bo już w tym miesiącu plan zagospodarowania przestrzennego, nie na całą gminę, ale stworzyliśmy tereny inwestycyjne wzdłuż właśnie tej krajowej trasy 50, gdzie stawiamy na rozwój dużych haldów, spedycji, produkcji, żadne śmieci, żadne fermy, czyli no, chcemy być tą zieloną perełką powiatu wołomińskiego, chcemy, żeby u nas się żyło dobrze, ekologicznie, czysto, no, ale potrzebujemy też podatku i potrzebujemy miejsc pracy. Oczywiście, to jest naturalne, no ale z tego, co Pan mówi, to naprawdę chce się zamieszkać, a teraz jest trend taki, że no, ludzie wyprowadzają się z miasta, szukają tych oaz, szukają te 45 minut, godzinka do Warszawy, umówmy się, że w tej chwili są dużo gorzej zlokalizowane miejsca w samej Warszawie niż dojazd gdzieś na obrzeże. I myślę, że ludzie pomału to rozumieją. Czasami dłużej mi się chce przejechać przez Warszawę niż tutaj dojechać do samej Warszawy. Jeśli mogę powiedzieć o jednej z rzeczy pozytywnych aspektach tej pandemii nieszczęsnej, która spotkała, to właśnie to, że była ogromna migracja ludzi z miasta na wieś. Tak. Więc był czas taki, że po prostu telefony się urywały, czy są jakieś tereny, gdzie można kupić działkę tak. jakąkolwiek, żeby cokolwiek postawić domek holenderski i móc uciec z miasta. I to był jedyny pozytywny, można powiedzieć, aspekt tej nieszczęsnej pandemii. On już troszkę osłabł, ale dalej zainteresowanie jest. I tak jak powtarzałem też od paru lat, mówię, dzielcie te hektary, kto już nie gospodarzy, niech dzieli te hektary na mniejsze działki, one będą schodziły jak świeże bułeczki. To ten, kto tak zrobi, to po prostu te działki naprawdę schodzą i coraz więcej warunków zabudowy mamy. I to takich ludzi napływowych. No bo to tak się zaczyna. Mały domek holenderski, przyjazd na działkę w weekend. Fajnie tu jest, w sumie daleko nie jadę do tak. pracy, a może się przenieść, a dzieci już dorosły, idą na studia, to w sumie po co mi to mieszkanie w mieście? I tak to się wszystko zaczyna i życzę, żeby tak to dalej szło. Ale muszę Pana zapytać, bo tak działa Pan prężnie i tutaj
niepokój, czy, bo niebawem kolejne wybory samorządowe i niepokój tutaj, czy są jakieś aspiracje większe, czy... Nie, no aspiracji większych nie mam. Moje aspiracje to jest moja mała ojczyzna i no, ja myślę, że no, mieszkańcy to ocenią. Ja też już, można powiedzieć, jeszcze nie jestem najstarszym samorządowcem, więc gdyby mieszkańcy uznali, że trzeba wymienić już na nowszy model bądź kogoś tutaj no, może z grubszej polityki, który ma gdzieś jakieś partyjne układy i może więcej, nie będę się na to obrażał, to jest normalna sprawa. Ja sam też myślę, że jakiś pomysł na siebie zawsze znajdę, ale jeśli mieszkańcy będą chcieli, jeśli będzie to wszystko, ta praca szła jak w najlepszym porządku i sam do siebie nie będę miał to pretensji, że coś spaprałem, to będę starał się jeszcze tą jedną kadencję być, żeby pokończyć pewien temat, przynajmniej ściągnąć tą firmę i wykorzystać te miejsca, które stworzyliśmy pod budowę, no, rozwój, żeby dały te miejsca pracy i zabezpieczyć gminę na tyle, żeby był ten podatek, bo my tak naprawdę co roku to walczymy z tym, czy nam starczy, czy nam nie starczy. I to jest ten stres, no, a poza tym no, praca fajna, rozwijająca i dająca dużo satysfakcji, ale i problemów. To jest naturalne. Tak. To oczywiście wierzymy i życzymy tego, żeby tak było i żeby dalej mógł Pan działać na rzecz lokalnej społeczności, ale oczywiście zakładam, że tak będzie i stąd moje ostatnie pytanie. To jak wygląda ta strachówka przyszłości, ta strachówka marzeń wójta Piotra Orzechowskiego? Powiem szczerze, że pewne marzenia już się udały i aż tak mam zawsze gęsią skórkę, jak sobie na to patrzę, jak na te inwestycje, które się dzieją. To właśnie między innymi jest to, że odtworzyliśmy taki piękny, zabytkowy dworek, który był w centrum, przy samym urzędzie. W tym dworku już on jest nowym budynkiem, nie? Tylko ma ten układ dworkowy, ale w środku będzie rehabilitacja. Właśnie z firmą centrum chcemy wejść tutaj w porozumienie i już oddajemy do użytku powolutku ten budynek. Więc ta rehabilitacja, mam nadzieję, że powstanie. Zadbamy o zdrowie. Czyli pomarzenie, taki mały kurort, tak? Żeby ludzie tu przyjeżdżali z bliskość Warszawy i innych miejsc, wypoczywać, to świeże powietrze, lasy, swojskie jadło, ziołolecznictwo, odpoczynek, jeden jeszcze tylko taki puzzle w tej całej układance, jakiś duży zbiornik wodny, bo no nie mamy tego, a jednak woda jest magnesem na turystów i jest tam kilka takich małych rzeczek, ale są, ta przyroda wokół nich też no jest cudowna, to po prostu jest jak mała Amazonka czasami, jak się idzie tymi rzeczkami. Ale duży jakiś zbiorniczek wodny, parę hektarów, to jest jeszcze takie niespełnione marzenie, które by dopięło ten cały tutaj moją taką wizję, którą przez parę lat udało. To jest realne w ogóle? Realne jest wszystko. Okay. Nie ma ograniczeń. Nie ten adresat pytania, tak, nie ma ograniczeń, no nie tylko no, już jeszcze nie myślimy o podróżach w kosmos, ale jasne. To, co jest na terenie naszej gminy... Ale kosmiczne osiedle już macie. Więc ale kosmiczne osiedle jest i ten kosmos jest jakby tutaj coraz bliżej. Jest to realne, wszystko zależy od funduszy oczywiście, które raz są, raz ich nie ma, ale może ktoś się pojawi. Ja już naprawdę nauczyłem się wierzyć do końca, bo rzeczy, którymi myślałem, że nigdy się nie udają, już mam zrealizowane, więc stwierdzam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu trzeba chcieć, trzeba dążyć do tego konsekwentnie, czasami odpuścić, a to do nas wróci no, z czasem. Chyba nie ma lepszego podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, te małe ojczyzny, o których często rozmawiamy, bo też zachęcamy Państwa do tego, żeby szukać swojego miejsca tutaj w Polsce. Pokazujemy ciekawych ludzi, ciekawych miejsc. Na pewno takim ciekawym człowiekiem, to na 100% jest wójt Piotr Orzechowski. Ciekawym miejscem jest Strachówka, ekologia, dobre jedzenie, w planach zbiornik wodny, czego chcieć więcej. No, zapraszamy tylko do Strachówki, do osiedlania się, ewentualnie jeżeli ktoś szuka terenów inwestycyjnych, jasne. To również tutaj jest taka możliwość. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Moim Państwa gościem był Pan Piotr Orzechowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do naszej pięknej, zielonej gminy.